Dzień dobry Państwu. Witamy na Europejskim Kongresie Samorządów. Z nami profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Panie profesorze, wydał Pan książkę Cyber kontra Real. To oto ta książka. O czym jest ta książka? Sporo mówi o tym podtytuł, którego Pan nie przywołał. Cywilizacja w technopułapce. Otóż ona mówi, że do istnienia przez ludzkość przez tysiąclecia w świecie realnym, w świecie analogowym, dodano dodatkowy wymiar rzeczywistości, osobny świat cyber, świat wirtualny. I ten świat cyber tym się cechuje, że wiele aplikacji i funkcjonalności cyfrowych zaszyte są technologie uzależniające, powodujące to, żeby przedłużać czas spędzany przed ekranem, a w momencie, gdy odkładamy smartfon, tablet czy komputer, coś nas przyzywa. Są wykreowane mechanizmy neurofizjologiczne, które nas przyzywają. Nawet gdy komórka do nas się nie odzywa, bo ma wyciszone powiadomienia, to my sami sprawdzamy, czy jakiś czas, czy coś się nie wydarzyło. Sama obecność komórki, to już stwierdzono naukowo, obniża jakość procesów poznawczych, można powiedzieć, je degraduje. Jak ktoś chce w skupieniu nad czymś pracować, powinien komórkę odłożyć. Teraz pułapka naszej cywilizacji polega na to, że dano nam coś, co miało być ofertą swobody, wyboru. Na przykład Mark Zuckerberg, gdy nabierał wiatru w żagle jego projekt Facebooka, wysyłał takie manifesty, deklaracje, że robimy connectivity, połączalność. Wszyscy z wszystkimi na planecie będą mogli się połączyć, komunikować i to będzie dobre dla ludzkości, bo ludzie będą się rozumieli. Okazało się, że efekt Facebooka i innych mediów społecznościowych jest odwrotnie, jest pułapkowy. Nastąpiło przeciążenie informacyjne, nastąpiło polaryzowanie opinii publicznej, nastąpiło premiowanie komunikacji spłaszczonej, komunikacji ekstremalnej, emocjonalne przekazy wypychają przekazy racjonalne. Wielu amerykańskich ekspertów mówi, media społecznościowe zniszczyły komunikację polityczną w Ameryce. I jak jestem tutaj na tej konferencji, gdzie przedstawiciele samorządów rozmawiają o bardzo wielu sprawach, to uświadamiam sobie, że świat cyber zniszczył albo jest na najlepszej drodze do zniszczenia czegoś, co jest bardzo ważne w ludzkim życiu, lokalność, zakotwiczenie w rodzinie, w terytorium, w więzach sąsiedzkich, pracowniczych, bliskość z naturą, z przyrodą, ten heimat, niemieckie dobre określenie na określenie małej ojczyzny. Otóż młodzi ludzie, którzy zostali wciągnięci przez wir cyfrowych uzależnień, zupełnie się odwracają od lokalności. Lokalność nie jest dla nich punktem odniesienia, nie jest miejscem ambicji, w ogóle jej nie rozumieją. I skończę tą wypowiedź w jednym punkcie. Badania pokazują, że ogromna część przekazów, tam 90 parę ileś procent przekazów cyfrowych, to zakotwicza w teraźniejszości. Pozbawia wiedzy o przeszłości i pozbawia umiejętności długofalowego planowania. To dokąd zmierzamy, panie profesorze? Co z tymi młodymi ludźmi będzie na koniec? Jeśli nie będą podjęte pewne działania zapobiegawcze, to pogłębią się procesy degradacyjne i ja bym je ujął tak. Jeszcze zanim rewolucja cyfrowa zaczęła ogarniać umysły młodego pokolenia, mówiliśmy o postpolityce. W momencie, gdy media społecznościowe wytworzyły infozgiełk, przeciążenie informacyjne, największe w dziejach, zaczęliśmy mówić o postprawdzie. Teraz mówi się o koncepcji postwłasności, które wyglądają fajnie. Na przykład, ponieważ 80% samochodów posiadanych indywidualnie, nie jest 80% czasu tych samochodów, to jest, one stoją, nie są używane, to mówi się, to po co jest ta własność, prawda? Zróbmy powszechnie dostępny car sharing, współdzielenie się samochodami. Z punktu widzenia ekologicznego wydaje się to mieć wielki sens, ale przypominam sobie tezy profesora Richarda Pipesa, doradcy do spraw bezpieczeństwa prezydenta Reagana, który mówił, że własność jest podstawą wolności. I może i na prostym przykładzie to zdefiniuje. Ładnie kiedyś o tym pisał Piotr Gociek w tygodniku Do Rzeczy. Mianowicie, gdy ma pan w domu ileś płyt CD, ileś filmów DVD,
to o tym, co pan ogląda, to pan decyduje. Ale o tym, co pan ogląda, wie tylko pan i pana rodzina. A gdy pan korzysta z filmów na streamingu albo z muzyki na Spotify'u, to po pierwsze o pana gustach muzycznych wie ktoś inny. Po drugie, tymi gustami muzycznymi za pomocą algorytmów można podsterowywać. Po trzecie, analizując wzorce oglądania filmów, jakie filmy ogląda pan do końca, jakie pan przerywa, wzorce zainteresowania muzyką, można bardzo precyzyjnie wymodelować pana poglądy polityczne. Zorientować się, czy pan jest osobą wierzącą, miękko, płytko czy głęboko, czy pan ma sympatie demokratyczne, postępowo, liberalne, czy bardziej konserwatywne. Czy pan, inaczej mówiąc, mam zjawisko postwłasności prowadzi do postwolności. Mamy taki oto, rewolucja cyfrowa przyniosła taki ciąg zdarzeń, którego większość osób nie dostrzega. Postpolityka, w której nie dyskutuje się o fundamentalnych wartościach, a jak się sprawy życia i śmierci, jak aborcyjne wprowadza, to nie dyskutuje się ich głębszego kontekstu. Postprawda, w zgiełku informacji ludzie tracą zdolność odróżnienia prawdy od fałszu. Postwłasność to jest proces, który trwa i w który ludzie sami wchodzą. O proszę, mam Spotify, ja mam tu wszystkie utwory muzyczne ludzkości w różnych wspaniałych wykonaniach. Jakie to jest cudowne, ale postwłasność prowadzi do postwolności. I a postwolność lepiej, żebyśmy... do niewolnictwa. No oczywiście, oczywiście. Postwolność to będzie taka wolność, w której możesz robić wszystko, co ci podpowiedzą algorytmy w twoim sprzęcie. Czyli bardziej swoboda, a nie wolność. Bo tak niektórzy próbują to rozróżnić, że... Pułapka świata cyber, o czym próbuję w tej książce jakby przekonać czytelnika, polega na tym, że... Albo inaczej. Sukces świata cyber, to dlaczego wszyscy mamy smartfony, wiąże się ze złudzeniem wolności i podmiotowości. Oto mamy, możemy sobie wybrać różne smartfony, możemy zainstalować różne aplikacje, możemy wybierać różne utwory muzyczne, portale, panie, czaty i tak dalej, ja mam ale takie... nie, tylko skończę to zdanie. Dokonując tych chronicznych wyborów mamy złudzenie wolności, nie wiedząc, że jesteśmy za rękę prowadzeni przez algorytmy mające zaszyte technologie uzależniające. A gdy tak spojrzymy na kwestię tego, co się dzieje w przemianach społecznych, to przypominam sobie takie badania amerykańskie na temat tego, gdzie ludzie się poznają, zanim utworzą związek. Kiedyś to byli znajomi, rodzina, to mówimy o latach 60., 70., później kluby, dyskoteki, uczelnie, miejsca pracy, ale na koniec, jak im bliżej jesteśmy 2024, czyli właściwie po kryzysie finansowym i później w Ameryce ludzie poznają się właśnie poprzez różne aplikacje randkowe, które jak patrzymy na dzietność, na ilość singli, wydają się nieskuteczne, ale dają te złudzenie wyboru, choć interes tych największych portali, gdzie trzeba płacić jakieś abonamenty, chyba polega na tym, żeby ci ludzie jak najdłużej te abonamenty płacili i żeby nikogo nie poznali. Interes jest głębszy, bo oni przy okazji korzystania z tych portali mają wielopokus reklamowych. Nawet tam, gdzie są płatne usługi, reklamy są przemycane. Natomiast pan powiedział o bardzo ważnej rzeczy, której pewien aspekt należy wypunktować. Bo gdybyśmy mieli do czynienia tylko z trendem polegającym na tym, że w innym miejscu się ludzie poznają, nie na imieninach u babci, nie na szkolnej zabawie, nie na obozie harcerskim, tylko poprzez Tindera, Grindera czy inne już dziesiątki takich aplikacji, to byłoby pół biedy, tylko oni się poznają nie po to, żeby robić to, co jest sednem człowieczeństwa, budować trwałe, głębokie więzi, dające poczucie spełnienia, bezpieczeństwa i szansę na rozwój duchowy. Oni się spotykają tam na chwilę. Jest taki mem, który dobrze ilustruje te negatywne aspekty tego trendu cyfryzacji. Otóż
Mem wygląda tak, że jest alejka w parku, w oddali widać starszą parę 70 czy 80-latków, kobietę i mężczyznę trzymającą się za rękę i podpis: Wnusiu, pytasz mnie, jak to możliwe, że z dziadziem jesteśmy już razem 50 lat? No to ci odpowiadam, może dlatego, że myśmy urodzili się w epoce, że jak się coś psuło, to się to reperowało. A twoje pokolenie, jak coś się psuje, to od razu wyrzuca. I otóż ten Tinder, to już badania wykazały, powoduje taką sytuację, że jeśli ktoś jest względnie atrakcyjny albo umie się tą aplikacją sprytnie posługiwać, bez kłopotu znajduje kolejne randki. I gdy zawiązuje jakiś związek i on ma jakiś potencjał trwałości, ale pojawiają się naturalne zgrzyty w procesie ludzkiego dopasowywania się, to jest takie przekonanie, ale może następna partnerka będzie jeszcze lepsza. Po co ja mam pracować nad tym związkiem, użerać się, jakąś samokontrolę uruchamiać, wyrozumiałość wobec cudzych grzeszków czy słabości? Nie. Ja za chwilę spotkam się z inną osobą, może będzie bardziej sexy, bardziej atrakcyjna, bardziej wyrozumiała, bardziej wyjściowa dla otoczenia. Otóż to zabija coś, co konstytuuje dojrzałe społeczeństwo i dojrzałość psychiczną. Praca nad więziami. Zbudowanie trwałej więzi to jest ciężka praca i młode pokolenie przez technologię cyfrową tej umiejętności budowania trwałych więzi jest pozbawiane. Ale jednocześnie można powiedzieć, przy tej niskiej dzietności i przy tych właśnie przemianach społecznych, które obserwujemy, wielkim zainteresowaniem z tych tematów społecznych, wielkim zainteresowaniem cieszy się aborcja. Jak to jest możliwe, że przy takich problemach właśnie z zakładaniem rodzin, z tą niską dzietnością, temat aborcji, który no jest przykrym i bardzo inwazyjnym zabiegiem, gdzie zabijany jest młody człowiek, jest tak popierany szeroko, szczególnie przez młode kobiety. To jest element tego procesu postpolityka, postprawda, postwłasność, postwolność. W postpolityce, w demokracji liberalnej traktowanej jako sieć formalnych instytucji niezakotwiczonych w głębszych wartościach, innych od formułki praw człowieka, którymi manipulujemy tak, żeby nie obejmować praw nienarodzonych dzieci. Więc w polityce ucieka się od dyskusji. We Francji jest zakaz argumentacji pro-life, żeby kobiety nie miały poczucia winy w sytuacji, gdy znajdują się w około aborcyjnych sytuacjach. I teraz to jest proces, postpolityka tworzy proces, można powiedzieć, postodpowiedzialnego człowieka. Nie musimy, działając, brać pod uwagę konsekwencje naszego działania. Dlaczego? Bo aborcja to jest takim buforem. Z przypadkowym facetem, przypadkowym seksie, przypadkowa ciąża może być bardzo łatwo wyeliminowana. Przypadkowa, nie przypadkowa. Kiedyś czytałem statystyki, że nawet i połowa dzieci jest tym przypadkiem, ale kiedyś ludzie brali tą odpowiedzialność, można powiedzieć, w dużo większym stopniu. Chodzi o to, żeby wizja odpowiedzialności i pewnego minimum męstwa życiowego, które wiąże się z tym, że coś zrobiłem, ponoszę konsekwencje. To jest obietnica świata, to jest złudna obietnica, ona na krótko może zadziałać. Obietnica świata, w którym nie muszę być odpowiedzialny za moje czyny. Nie muszę ponosić konsekwencji ani w swoim sumieniu, ani społecznie. To jest element szerszego procesu cywilizacyjnego, w którym manipuluje się ludzkimi instynktami moralnymi. A dlaczego jak spojrzymy z kolei na badania międzynarodowe i czy tu mówimy o Wielkiej Brytanii, czy mówimy o Korei Południowej, czy nawet Polsce, osoby młode w wieku 20-30 lat, to kobiety coraz bardziej idą w lewicowym kierunku, a z kolei ci młodzi mężczyźni w kierunku coraz bardziej konserwatywnym. To się tak rozjeżdża i właściwie można powiedzieć, na całym świecie można to obserwować, że jest taki rozjazd
u młodych kobiet, młodych mężczyzn, jeśli chodzi o pójście w dwa różne kierunki? Nasuwa się, po pierwsze, ja nie znam najnowszych badań, nie wiem, na ile to rozjeżdżanie jest statystycznie już potwierdzone, na ile to jest poważne, ale przyjmijmy, gdyby tak było, to nasuwają się co najmniej, można ich więcej sformułować, dwie interpretacje wyjaśniające tę sytuację. Otóż po przypadkowym czy nieprzypadkowym seksie to kobieta ponosi odpowiedzialność za seks bez zabezpieczeń, odpowiedzialność za męską nieodpowiedzialność. To na nią mężczyzna może zniknąć, zwłaszcza gdy kobieta na imprezie pod wpływem narkotyków czy alkoholu nieodpowiedzialnego nie dokonuje wcześniejszego skanowania mężczyzny pod kątem jego odpowiedzialności życiowej, dojrzałości, tylko pod kątem atrakcyjności, ale potem ona musi z tą ciążą niechcianą sobie radzić. I jeśli ideologia lewicowa oferuje jej rozgrzeszenie z góry, no to wiązałoby się z tą wizją nieodpowiedzialności, a ideologia konserwatywna wymusza pewną, wiąże się z pewną odpowiedzialnością, ale z drugiej strony, czy ci faceci, którzy, jak wynikać ma z tych badań, przypisują się do tradycji konserwatywnej, tak samo będą konserwatywni w odniesieniu do odpowiedzialności za to, za swój materiał genetyczny, którzy w ciele kobiety mogli zostawić. Czy uznałem, że oni powinni mieć coś do powiedzenia co do losu zarodka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z najnowszych badań neuronaukowych wynika, że skłonność do postaw liberalnych czy konserwatywno-autorytarnych, tak to zazwyczaj jest kojarzone, może mieć uwarunkowania w budowie mózgu. To są silne, poważne korelacje. Nie wiem, czy te badania, o których teraz mówię, nie dotyczyły zróżnicowań mężczyźni i kobiety. One dotyczyły samego zbioru mężczyzn w ogóle. I tu wynikało, że pewne, że nasze poglądy polityczne do pewnego stopnia zależą od konfiguracji naszego mózgu. Sprawa jest złożona, ja bym nie wyciągał prostych wniosków, bo nie jest łatwo to rozstrzygnąć. Natomiast w sensie kulturowym, jeśli taki trend istnieje, to może być przejawem skuteczniejszego manipulowania pewnymi grupami osób. Że pewnymi typami ludźmi... No właśnie, ludzi, bo kobiety mają taką potrzebę, żeby kupić sobie, poczytać jakiś kolorowy magazyn. Jak idziemy do kiosku, to widzimy, że polityka, społeczeństwo, jakaś mała półeczka, a te kolorowe kobiece magazyny... Bardzo... Ale przecież jest pełno męskich magazynów dotyczących... Nie, nie ma tak dużo. A to myślistwa, a to piłki nożne, a to żeglarstwa, srarstwa, ale to raczej dla jakichś młodych chłopców. Ale moment. Jak pan podaje dane empiryczne, idziemy do saloniku prasowego i porównujemy, to ja bym spojrzał szeroko, porównał jedno i drugie. Tak? Ja tak próbuję dojść, jak to jest z kobietami w dzisiejszym świecie, bo dla cywilizacji zachodniej jest to krytyczny problem. Ta niska dzietność, bo to na koniec pan profesor się pewnie zgodzi, że... Wie pan, bo ja jako konserwatysta bym powiedział, jeśli zakładamy, że konserwatywna wizja świata, czyli ostrożność w obliczu innowacji cyfrowych jest niezbędna, żeby ludzkość ocalić przed potężnymi kataklizmami, to naszym zadaniem konserwatystów jest zrozumieć psychikę kobiet w czasach dzisiejszego zamętu cywilizacyjnego. I ja bym chętnie w takiej dyskusji, żeby pan przypytywał mnie i jakąś panią, nie musi to być żadna feministka, tylko osoba, która ma inny typ wrażliwości. Ale one sobie... zawsze powiedzą, zgodnie nawet i z biologią, że tak na koniec one chcą założyć tą rodzinę i mieć dzieci. No już coraz silniejsze są trendy lansowania. Aborcja jest okej, bycie single jest okej, macie psiecka, posiadanie psiecka, czyli pieska, którego traktujemy niby jak dziecko, jest okej. Prawda? To więc to już różnie. Część maszynerii algorytmicznej, część maszynerii propagandy cyfrowej
o czym w tej książce Cyber kontra Real mówię, próbuje już dokonować takiego wyprania umysłów i mężczyzn, i kobiet. Ale to jest, te pranie umysłów odbywa się przez jakieś siły polityczne, czy raczej duże korporacje, które sobie tak projektują konsumentów? Jak to jest? To jest dobre pytanie, bo to jest proces, który ma wiele warstw spontanicznych, ale w momencie, gdy duże korporacje widzą, że podsterowując pewnym procesem, który się wyłonił spontanicznie, można zwiększyć zyski, zwiększyć czas przytrzymania przed ekranem, czas ekspozycji na reklamy i skłonność do wydawania pieniędzy, których nie posiadamy, na towary, których nie potrzebujemy, żeby robić wrażenie na ludziach, których nie szanujemy, to tutaj mamy splot spontanicznych procesów, instynktownych pokus i perfidnych, algorytmicznych manipulacji, robionych przez cyberpanów z pełną świadomością, żeby zwiększyć swoje majątki i systemy wiedzy. Inaczej mówiąc, monitorując naszą aktywność w sieci, precyzyjnie śledząc tak zwane ślady behawioralne naszego kontaktu z elektroniką, tworzy się dodatkowe informacje, na bazie których buduje się bardziej wyrafinowane sobowtóry cyfrowe, pozwalające jeszcze dokładniej nas uzależniać i nami manipulować. A jak przejdziemy do wirtualnej rzeczywistości, bo jesteśmy to wirtualna rzeczywistość będzie dawała nam tysiące możliwości, ale wszystko będzie pod okiem Wielkiego Brata. Nic się tam nie będzie działo w żadnej prywatności. Mózg będzie miał nakładkę, która będzie śledziła jego fale. A ten posthumanizm, który proponuje już nam Elon Musk, te wszczepki do mózgu, to jest ten pierwszy krok, można powiedzieć, do jeszcze większej zmiany. No, to jest smartfon, którego nie można zostawić, którego nie można wyłączyć. Najpierw on będzie po to, żebyśmy mieli błyskawiczny dostęp do wiedzy, ale tak naprawdę będzie po to, żeby ten implant wiedział, co jest w naszej głowie, a następnie, tak jak jak media społecznościowe już dzisiaj służą do modyfikacji ludzkich zachowań, tak samo implanty. Chociaż będą miały wspaniałe medyczne uzasadnienia, w istocie będą służyły do modyfikacji ludzkich zachowań. I zostawmy naszych widzów w tym punkcie, bo rozmowa o tym wszystkim napotyka, wie pan, jaką barierę? Naturalną ludzką barierę, która się nazywa awersja do pesymizmu. Jak pan będzie miał ochotę o tym kiedyś porozmawiać, to proszę mnie zaprosić na drugi odcinek. Zatem awersja do pesymizmu powoduje, że część osób może po prostu się nie zgadzać chcemy, z tym, że nie chcemy rozważać czarnych scenariuszy, nawet są bardzo realistyczne. To jest właśnie awersja do pesymizmu. Czyli to, że ludzie nie lubią tak zwanych pesymistów, realistów, którzy ostrzegają przed, można powiedzieć, niewolnictwem, które nadchodzi. Nie tylko ostrzegają, ale mówią, musicie dzisiaj przebudować swoje zachowanie, bo inaczej wszyscy wylądujemy w przepaści. Panie profesorze, ja tak na koniec jeszcze zapytam, bo na przykład w Chinach pojawiły się takie narzędzia, czyli ograniczenie możliwości grania przez młodzież 2 godziny i koniec, tak. Z punktu widzenia władzy centralnej i tak dalej. Kontrolowanie przez państwo, tutaj akurat partię komunistyczną i ograniczanie. Czy to jest przyszłość takich narzędzi, że jak wy, rodzice, nie potraficie... Nie wiem, oczywiście, sama idea moim zdaniem jest bardzo zdrowa. Nie wiem, czy ona jest konsekwentnie i bez nadużyć wprowadzana. Tak, jest konsekwentnie wprowadzana. Bo ja sądzę, że władze Chin pomyślały tak. Niech świat zachodu ogłupia swoich młodych ludzi poprzez kolejne uzależnienia, czego najlepszym modelem ogłupiania jest TikTok, a my wymusimy higienę psychiczną, higienę intelektualną i moralną i będziemy mieli przewagę w wyścigu cywilizacyjnym. Oni niech biorą te narkotyki, które sami wymyślili, a my jeszcze wrzucamy im dopalacze w postaci TikToka. A my uchronimy, nie wiem, czy to się uda, a my uchronimy ich.
trzeba z tego wyciągnąć wnioski jak najszybciej, przemyśleć to wszystko. Panie profesorze, ja tak na koniec spytam, bo tak jak się patrzy, jak ludzie chodzą po ulicach, jeżdżą tramwajami, wszyscy są w komórkach, nikt nikogo nie widzi. To może jest ten powód tego, że ludzie nie poznają się w tej rzeczywistości, ale że nawet ta biologia nie może zadziałać. Są w tych komórkach, bo nie wprowadzono prawa, że cyfrowe technologie uzależniające powinny być zakazane. Na przykład scrolling bez końca, to jest jedna z wielu cyfrowych technologii uzależniających. Powinno być zakazane i dziesiątki innych podobnych powinny być zakazane. Żeby ludzie patrzyli sobie w oczy, tak jak próbuję patrzeć panu w oczy, nie wiem, czy jest pan, nie znam pana bliżej, czy jest pan szczerym, dobrym człowiekiem, ale i to jest jedna z podstawowych ludzkich umiejętności, patrzeć na twarz drugiego człowieka, na język ciała i starać się go zrozumieć w jego indywidualnym człowieczeństwie. To jest podstawowa kompetencja, od której zależy dobre życie. I to jest coś, co zanika, można powiedzieć. Oczywiście, jest wypierane. Na rzecz komórek. Bo które... świat cyber rozrywa tkankę ludzkich więzi. Więzi między rodzicami i dziećmi, więzi między pracownikami, między studentami, między obywatelami. Polaryzuje, antagonizuje, spłaszcza, degraduje psychicznie. To jest główne osiągnięcie cyberświata. To jest główne osiągnięcie cyberrewolucji. Degradacja milionów, czy może raczej miliardów już ludzi. Choć ta rewolucja obiecywała nam coś innego, panie profesorze, miejmy nadzieję, że przyjdzie kontrrewolucja. Bardzo możliwe, że tak będzie, sama bo pan jako socjolog wie, że to tak jedno spotyka się z drugim. To już wchodzimy na temat kolejnego odcinku rozmowy. Bardzo dziękuję za udział. To ja dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Dziękuję bardzo.